Zapraszamy. Masz ochotę na zajebisty braindance? Co macie? Wszystko. Facetów i kobiety z twoich snów. Pierwsza liga synaptycznego aktorstwa. Nie jakieś spady z pornobranży. Prawdziwe emocje wtłoczone prosto w twoje synapsy. Ekstaza destylowana z bitów czystego piękna. Po to się tu przychodzi? Macie gadane, to na pewno. To nie reklama, tylko ostrzeżenie. Nasz towar jest najmocniejszy, nie każdy jest na niego gotowy. Dasz radę? Wchodzisz? Wchodzę i już. Wystarczy. Łapię, o co chodzi. Super. To teraz dekalog. Zasady, które musisz znać. Po pierwsze, żadnych krzywych akcji w środku i żadnego nagrywania. Żadnych dragów, żadnego obmacowania. Spodoba ci się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Przecież wiem. Nie wypełzłem spod kamienia. Wchodź. Baw się dobrze, skarbie. Witamy, Ulysses. Taką delikatną masz tę buźkę. Podobno już nie jest. Dla ciebie? To nazwa klubu, Ulysses. To od imienia właścicielki? Wciąż tu pracuje? Od dawna nie. To zresztą taka słodko-gorzka historia. Zaciekawiłeś mnie. Lizzie prowadziła tu kiedyś zwykły klub ze striptease. Lizzie's Bar. Dziewczyny miały niezłe stawki, ubezpieczenie, jako taką ochronę. To było dobre miejsce. Lubię takie historie. Złoty wiek, potem upadek, potem wspominki przy alkoholu. Epickie historie najlepiej wchodzą z butelką czegoś mocniejszego. Co w takim razie poszło źle? Tiger Claws odstrzelili Lizzie. Ktoś z gangu sprał jedną z dziewczyn. Lizzie odstrzeliła mu jaja z obrzyna. Następnego dnia wrócili większą grupą. Nie miała szans. Ale ostatecznie Tigersi oddali to miejsce Moxom. No, w pewnym sensie. Dziewczyny musiały się z nimi dogadać. Na szczęście nie straciły głowy i szybko się zorganizowały. Zostawiły szyld z szacunku dla szefowej. I tak interes kręci się jakoś do dzisiaj. Szukam Evelyn Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Jestem V. Mam tu umówione spotkanie. Miło cię poznać. Mateo. Gdzie znajdę Evelyn? To spory klub. Będziesz musiał się rozejrzeć. W porządku, Mateo. Czekałam na niego. Evelyn Parker. Gdy tylko wszedłeś do klubu, wiedziałam, że to ty.
Senson? Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. Może po prostu zgadywałam. Właściwie, dlaczego spotykamy się akurat tutaj? Jakby to powiedzieć, nie pasujesz do tego miejsca. Potraktuję to jako komplement. A teraz chodź ze mną. Porozmawiamy o interesach. Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. Wszystko jest w porządku. Po prostu powiedz mi prawdę. Spotkajmy się. Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalny, skuteczny i godny zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Przecież oboje wiemy, że masz gdzieś opinię Dexa. Więc jakie to ma znaczenie? Krępują cię moje komplementy? Myślę, że te pochlebstwa są poniżej twojego poziomu. Mylę się? A może Dex jest fikserem poniżej twojego poziomu? Od dawna się znacie? Pracuję z nim od niedawna. Słyszałam o dwóch typach fikserów. Jedni mają stałe ekipy, na długich kontraktach i krótkich smyczach. Tacy fikserzy cenią lojalność i przewidywalność. Ale Dex musi należeć do drugiego typu. Co chcesz przez to powiedzieć? To łowcy. Wierzą tylko w jedno. Swoją intuicję. Stawiają na tych, w których widzą potencjał. Jeśli jednak zdarzy im się popełnić błąd, to jest to ostatni błąd w ich życiu. Dlatego mam nadzieję, że Dex się nie pomylił. Pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz? Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Relik. Kluczową technologię programu Secure Your Soul. Należy do Arasaki. Co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości. Ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłeś tam kiedyś? Jakoś do tej pory nie było mi po drodze. Żałuj. Moim zdaniem szef kuchni sprzedał duszę diabłu za talent. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? To on jest tutaj? Nie czytasz gazet? Wszyscy pisali o przyjeździe Yorinobu do Night City. To w końcu dziedzic Imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. I co? Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City? Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Taka szycha musi mieć armię ochroniarzy. Hotel jest pewnie teraz pieprzoną twierdzą. Yorinobu nie ma żadnej ochrony. Zrezygnował z niej dawno temu. Dlaczego? Znasz to powiedzenie o wywiadzie Arasaki? Sekundę po tym, jak kichniesz, w Tokio opada kwiat wiśni. Yorinobu jest przekonany, że ochroniarze donosili na niego ojcu. Czyli mamy okraść nawet nie korporację, ale samego Yorinobu Arasakę. Yorinobu nie ma realnej władzy. Stracił wpływy lata temu, sprzeciwiając się woli ojca. Saburo od dawna ściska go za jaja i prawdopodobnie mu je utnie, gdy tylko się dowie, że synek znowu zaczyna kombinować. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno cię zainteresować.
Yorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netwatchem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego asa, czy mam mówić jaśniej? Co Yorinobu dostanie w zamian? Nieważne. Skup się na biochipie. Ale co mogą mu zaoferować strażnicy cyberprzestrzeni? Tajemnice wroga? To nieistotne. Dopilnujesz, żeby do tej transakcji nigdy nie doszło, a relik trafił do mnie. Zaraz. To Netwatch miesza się w takie sprawy? Netwatch pilnuje bezpieczeństwa w sieci w imieniu wszystkich korporacji. Za co zresztą dostaje grube miliony. Ale żyjemy w świecie pozorów. Nikt nie jest święty. Jeśli chcesz wygrać, nie masz wyboru. Musisz grać wabank. No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Yorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie go w takim razie trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sam zobaczysz. Skończyliśmy plotkować o Arasakach? Co jeszcze wiemy o Yorinobu? Całkiem sporo. Studiował biotechnologię i finanse w Tokio, co pewnie wcale nie było jego pomysłem. Saburo szykował go na swojego następcę. No ale Yorinobu na wiele lat odciął się od korporacji. W końcu wrócił na łono rodziny, chociaż łatka czarnej owcy pozostała. Ale to tylko jedna z jego twarzy, bo jest i druga. Twarz bardzo inteligentnego faceta, który ma swoje plany wobec korporacji. Ryzykuje wszystkim, próbując tego przekrętu z relikiem. Bo jak wielu innych uwierzył w największe kłamstwo, jakim karmi to nieszczęsne miasto. Że może zyskać jakąkolwiek kontrolę nad czymkolwiek. Jeszcze jedna rzecz. Jakie informacje znajdują się na reliku? To całkowicie nieistotne. Mówimy o danych, które Yorinobu pokryjomu wynosi z Arasaki i chce przekazać Netwatchowi. To musi być istotne. Posłuchaj, Vi. Interesuje mnie relik. Ciebie interesują pieniądze. Po prostu wykonaj zadanie, a ja przeleję na wasze konta okrągłą sumę. Okej. Co teraz? Teraz czas na najlepsze. Chodź. Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Braindance z Compeki Plaza. A czemu akurat Braindance? Potrzebuję faktów, nie wrażeń. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? Takie nagrania pozwalają analizować szczegóły nieosiągalne dla ludzkiej percepcji, nawet wspomaganej. To jest tego właśnie potrzebujesz. Spokojnie. Firma. Co jest na tym nagraniu? Wnętrze apartamentu Yorinobu. Relik będziesz musiał zlokalizować sam. Hej, nie skończyliśmy. Aha. Ja pierdolę, co za ludzie. Ha! Relik będziesz musiał zlokalizować sam. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. Spieprzaj! Zaraz, to ty nagrałaś ten materiał? Mhm. Przyczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Jeśli na nagraniu jest apartament Yorinobu,
To znaczy, że byłaś w środku. Wy się znacie? A myślisz, że skąd miałabym tak konkretne informacje? Znam go całkiem nieźle. Prowadzimy razem interesy. Mam wrażenie, że ku obopólnej satysfakcji. No to zobaczmy ten brain dance. Pomoże nam w tym Judy. Jest z Moxów. Znamy się od lat. Takie ceny! Ja się, kurwo, nie obrażam! Jedna ważna sprawa. Ufam Judy jak mało komu. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ale nie zapominaj, że nie należy do twojej ekipy. Uważaj, co mówisz i jak się zachowujesz. Okej? Spokojnie. Potrafię się zachowywać w towarzystwie. I w interesach. To jest V. Przyszedł po nagranie. A to Judy. Lepszej montażystki braindance'ów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Judy, hej. Skompilowałam to twoje nagranie F. I jak? Będzie okej? To zwykła surówka. Ale nawet. Najważniejsze, żeby V mógł w to wejść. Spoko, skalibrujemy pod niego. Radziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem? Z Jig Jig Street. Co? Wpuścisz V do środka? Niech się tam rozejrzy. Okej. V, pływałeś już wcześniej w surowym braindance'ie? Właściwie co to jest ten surowy braindance? To się czymś różni od rynkowych? Gotowy braindance, o ile jest dobrze zrobiony, jest w stanie przekazać ci emocje i wrażenia, których nigdy nie byłbyś w stanie poczuć i przeżyć. Rynkowy materiał pozwala ci po prostu doświadczyć zakodowanych wrażeń. Za to surowy jest jak wirtual. Możesz się w nim swobodnie poruszać i zwracać uwagę na każdy szczegół nagrania. Edytorzy korzystają z tego trybu, żeby wyławiać właściwe emocje i modyfikować je. No dobra, ładuj tyłeczek na fotel i zaczynamy. Najpierw muszę stworzyć twój profil sensoryczny. Czekaj, co to za profil? Muszę dopasować model twoich reakcji emocjonalnych i percepcji do surowej wersji braindance'u. Inaczej po podłączeniu w najlepszym wypadku poczujesz mdłości. Trochę jak w spieprzonym wirtualu. Aha. A w najgorszym? Wysmażę ci synapsy. Ale spokojnie, nie dopuścimy do tego.
Okej, róbmy to. Tylko obiecaj, że nie będzie bolało. Nie przesadzaj. Zaczynamy. Siedź nieruchomo i patrz w moją stronę. Podłączam cię do softu analizującego. Poczujesz lekkie mrowienie. Mhm. Okej. Teraz ustawimy ci optykę i resztę sensorium. Patrz prosto w te dwa ekraniki, jak na badaniu wzroku. Będę musiał się tak kalibrować przed każdą edycją? Niekoniecznie. Poza tym przestaniesz narzekać, jak zobaczysz, jakie możliwości daje analiza Braindance'u. Jeszcze sekundka. Instaluję ograniczniki receptorów bólowych. No dobra. Gotowe. Teraz przetestujemy twój profil. Włączę ci na początek jakiś przykładowy Braindance, żebyś się oswoił z edytorem. No dobra, co by ci tu... A nie możesz puścić od razu do tego ode mnie? Oszczędzimy czas. Wolę nie ryzykować, ale to potrwa tylko chwilę. Wybrałam mu coś odpowiedniego. Co wybrałaś? To nagranie z napadu na sklep w Haywood. Amatorska robota, już nie pamiętam, gdzie to dorwałam, ale dla naszych potrzeb będzie w sam raz. Zaczynamy? Dobra, zaczynajmy. Mhm. Najpierw włączę ci gotową wersję tego kawałka, zobaczysz, jak to wygląda, a potem wskoczymy w tryb edycji. Wchodzisz do Braindance'u za 3, 2, 1. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy Braindance tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Okej, wchodzisz! Na ziemię! Na ziemię, kurwa, wszyscy! Gleba powiedziałem! Kasa, ty, dawaj kurwa kasę, bo cię zajebię jak pierdolonego psa! W porządku, już, ja... No ruchy, 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 kurwa, co? Chcesz zarobić kulkę? Oddychaj głęboko. Skoczył ci kortyzol i adrenalina, ale soft włączył blokady hormonalne. Nic się nie stało, żyjesz. To było aż za mocne. Czułem tego kolesia, jego stres, ból, lęk i nadzieję. Zmieszany z czymś jeszcze. Mhm. Na pewno wciągnął boostera tuż przed akcją. Nic ci nie będzie. Ustawiłam już wszystko. Jest idealnie. Możemy przejść do trybu edycji. Teraz odłączam cię od sensoryki nagrywającego. Będziesz mógł swobodnie przyjrzeć się całej scenie. W trybie analizy masz pełną władzę nad kamerą. Przesuwasz, zbliżasz, oddalasz. To będzie twoja piaskownica. W trybie analizy możesz kontrolować prędkość nagrania. Możesz je nawet zapauzować w dowolnym momencie. Wznawiasz nagranie z poziomu konsoli edytora. Spróbuj. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Przedajemy Braindance tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. Fajnie, co? A to jeszcze nie wszystko. Możesz kontrolować prędkość nagrania. Przyspieszasz lub cofasz. Wypróbujmy to. Cofnij nagranie do samego początku. A teraz przewin nagranie kawałek do przodu. Plan jest prosty, więc bez wydziwienia. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedaję Braindance. Okej. Możesz też po prostu zresetować nagranie, cofając się do początku. Śmiało. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Po to tu przyszedłeś. W trybie analizy możesz przeglądać i skanować detale otoczenia, zarejestrowane przez osobę nagrywającą Braindance. Skup się na tej spluwie, tej, którą ten fight łapa dostaje na początku od kumpla. I zeskanuj ją. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania.
Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Wejdę z tym świrem ze studia. Jasne. Wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za ten... Tutaj. Bardzo dobrze. Jedziemy dalej. A teraz uważaj. Gdy jesteś w trybie analizy, możesz wyławiać dźwięki i rozmowy z otoczenia, jeśli tylko nagrywający był w pobliżu. Sprzęt rejestruje wszystko. Nawet obrazy i dźwięki, z których istnienia nie zdawałeś sobie sprawy. Źródła zarejestrowanych sygnałów stają się widoczne, gdy przełączysz się na warstwę dźwiękową w edytorze. Zrób to teraz. Okej. W sklepie powinno być teraz widocznych kilka sygnatur dźwiękowych. Skup się na jednej z nich. Fajki, zgrzewkę prozetów i ze trzy prepaki. Mamy promocję na dwa smaki. Kary i sefrenet. Na ciebie! Na ciebie, kurwa, wszyscy! I jak wrażenia? To jest niesamowite. Zupełnie jakbym stał obok. Tak właśnie działają implanty nagrywające. Zgarniają wszystkie elementy tła, a edytor je wyławia i podrasowuje. Pobaw się warstwą dźwiękową, a jak już ci się znudzi, to przejdziemy dalej. Czasem w surowych nagraniach można analizować dodatkowe warstwy sensoryczne zarejestrowane przez wszczepy nagrywającego. Na przykład? F ma soczewki Kiroshi, które rejestrują spektrum podczerwone, a to oznacza, że w nagraniu od niej będziesz mógł sprawdzać sygnatury termalne. Nieźle. To teraz poczekajmy, aż gość znokautuje klienta przy ladzie. Ty! Klep! Ma powiedziane! Skanowanie działa też na ludzi. Podejdź do tej rannej laski i spróbuj ją zeskanować. Dobra, jedziesz dalej. Przewiń do momentu, gdy złodziej zostaje zastrzelony. Ty! Dawaj kurwa gaz! Ty, bo cię zajem, jak pierdolonego psa! Ruchy, kurwa, co? Chcesz zarobić kurwa? Nie widział, skąd leci kula. Ale ty zobaczysz. No dobra, to moja ulubiona część tej zabawy. Widzisz, co tam mruga nad wejściem do sklepu? Kamerka przemysłowa. Musiała zarejestrować naszego strzelca. Zaraz się o tym przekonasz. Obraz z kamery wyświetla się na ekranie za sprzedawcą. Cofnij nagranie do momentu, kiedy ekran znajduje się w zasięgu wzroku chłopaka i przeskanuj go.
Dostał kulkę od własnego kumpla. Koleś pewnie planował to od początku. Musiał zgarnąć niezłą sumę na czarnym rynku za taki braindance. Za doświadczenie prawdziwej śmierci z wyrole płacą najwięcej. Jeśli masz już dość, to możesz wyjść w każdej chwili. Robi wrażenie, co? W sumie szkoda, że większość tego, co tu obrabiamy, nadaje się tylko do FAB folderów. To co? Gotowy, żeby zająć się waszym nagraniem? Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak tamten chłopak. Chyba mam dość. Wi, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z T-Bag. Zaraz, z kim? Netrunnerka z mojej ekipy. Zna się na zabezpieczeniach. Odpowie mi, na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. To chyba nie problem. Szczerze? To spory problem. Nie umawiałyśmy się na coś takiego, F. Evelyn, bez udziału T-Bag wiele tu nie zdziałam. Judy, proszę. On chce tu wpuścić Netrunnera, rozumiesz? Kurwa. Jaką mam gwarancję, że podłączy się tylko do tego materiału? Ja ci to gwarantuję. Jasne. Pomóż mi tylko jeszcze ten jeden raz, a obiecuję, że wszystko się ułoży. Tak, jak planowałyśmy. Okej, dzwoń do tej T-Bag i wjeżdżamy w ten braindance. Cześć, Vi, co tam? Hej, słuchaj, mam tu materiał z Konpeki Plaza. To braindance. Konpeki? Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sam? Nieważne, skup się. Potrzebuję twojej pomocy. Nie wiem, na co zwrócić uwagę, gdy już będę w środku. Oprowadzę cię po tym braindance'ie. Podpinam się do twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Otwieram port 1779. Jest pod bezpiecznym protokołem. Dobra, wchodzę. Powinieneś dostać wezwanie właśnie... teraz. Zaakceptowałem. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej, jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I... jestem. Wszystko gotowe. Odpalaj, Judy. Vi, musimy się dowiedzieć, gdzie Yorinobu trzyma relik. Oglądaj uważnie. Jesteś tylko kawałem mięsa do rżnięcia. Evelyn. Ona. Poczułem jej przerażenie. O, ale błyskawicznie się opanowała. Nie. Oni mi za to zetną głowę. To zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się. Proszę. Zaraz to skończę. Musisz podsłuchać tę rozmowę, Vi. Tam może być coś ważnego. Zaraz to skończę. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko, jakie... Mój ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny. A wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Saburo jest oderwanym od rzeczywistości despotą, zawieszonym w jakichś skostniałych wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma. Którego może nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Proszę przynajmniej zapoznać się z dokumentacją i dopilnować, by relik był przechowywany w odpowiednich warunkach. Słyszałeś? Gdzieś tutaj jest dokumentacja dotycząca reliku. Rozejrzyj się. Si.
przytrafiłeś czekać. Teraz, jasne. Na szczęście jeszcze nie zaczął się dzieć. Przykątku, wyglądasz na zdenerwowanego. Za chwilę przejdzie. Pracuję nad tym dziwnym warunkiem. Ty też chcesz mi stawiać żądania? Tylko jedno. Skup się na mnie. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Szafka przy łóżku. Kamery. Wbudowane czujniki ruchu, reakcja na sygnatury termiczne, system IFF. Dasz sobie z tym radę? Tak, jeśli tylko dostanę się do ich wewnętrznej sieci. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba. Naładowany, zabezpieczony. Dobrze wiedzieć, nie zapomnijcie o tej spluwie w trakcie skoku. Według tych instrukcji relik musi być przechowywany w specjalnym kontenerze termicznym. Chodzi o utrzymanie stałej niskiej temperatury. Czyli co? Nie wyciągać go z lodówki? Lepiej nie. Moglibyście go uszkodzić. Włącz w edytorze wykrywanie warstw termalnych. To powinno ułatwić znalezienie miejsca, gdzie Yorinobu trzyma relik.
na co? No, no, Donagis. Być może pan Arasaka ma powód do świętowania. Naprawdę myślisz, że relik mógłby być tutaj przechowywany? Za niska temperatura, za duże ryzyko wahań. To zwykła kuchenna chłodziarka w zabudowie. Poziom temperatury nie zgadza się z wytycznymi. Tu nic nie znajdziesz. Mamy sygnaturę termalną, która pasuje do specyfikacji z dokumentów. Czyli tutaj Yorinobu musi trzymać kontener. Mhm. Mamy to. Dobra robota. Chyba mamy już wszystko. Wychodź z edytora. Słyszę coś? To dźwięk wentylatorów i systemów chłodzenia. Chyba serwer. Jednostka sterująca urządzeniami w apartamencie.
system alarmowy. Najnowszy firmware, ale ptaszki ćwierkają w BBS-ie, że ta wersja jest dziurawa jak sito. Wygeneruję klucze i podrobię ich sygnatury. Jesteś tylko kawałem mięsa do brzmienia. Wcześniej opowiedziałem. Nie. Oni mi za to zetną głowę. Postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim.
za szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie tłumaczyć język. Jestem pozbawiony... Co? Jesteś nie pozbawiony jak... Co? Pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny. A wszystko wokół niego nie... zmienne. Ja nie... Ale posłuchasz je. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Za mi było, ale chodź już. Sekundkę. Klimatyzacja. Standardowy model na wyposażeniu hoteli tej klasy.
księcia? Masz wszystko, co trzeba? Tak. Tyle wystarczy. Dzięki. T-Bag, mamy to. Rozłączam się. Dobra robota. Widzimy się wkrótce. Kasuję wasze dane z serwera i pamięci podręcznej. Jakby co, nie było was tutaj. Zostaw go sobie. Dopiszę do rachunku Evelyn. To przenośny edytor. Obsłuży też inne brain dance'y. Ma twoje pliki kalibracyjne. Nie jest tak dobry jak mój, ale jakoś sobie poradzisz. W dodatku bez narażania cię na ryzyko. Sprytnie. A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie co widzę? Żywe, gadające trupy. Potrzebowaliśmy tego nagrania, Judy. Znacznie ułatwi nam robotę. Serio? To nagranie zaprowadzi nas do grobu. Jeśli Arasaka dowie się, że to macie, jesteście martwi. Ja jestem martwa. Judy, odpuść. Nikt się o niczym nie dowie. Evelyn, nie wybieraj drogi na skróty. W ten sposób nie wygrasz z tym miastem. Bądź ostrożna. No jasne, że będę. Zresztą pogadamy za chwilę. Pozwól jeszcze na chwilę. Przejdźmy się. No, co myślisz? Okej. Co teraz? V. Zrób to zlecenie tylko dla mnie. Bez dzielenia się zyskiem z nikim więcej. Bez żadnych pośredników. Bez Dexa. Czyli chcesz wychujać naszego fiksera? Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Dex jest tylko pośrednikiem. Całkowicie zbędnym. Evelyn, nigdy nie pogrywasz z fikserami. To jedyna reguła Night City, której każdy najemnik zawsze się trzyma. Ale jeśli będziemy sprytni... W ten sposób zrujnujesz reputację, a bez reputacji jesteś w tym mieście nikim. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Zadaj to pytanie sobie. Chcesz do końca życia użerać się z kosiarzami? Czy w ciągu jednej nocy stać się legendą? Twój wybór. Jeśli się zgodzę, to będzie mieć poważne konsekwencje. Wiem. Dlatego niezależnie od twojej decyzji, to musi zostać między nami. Proponuję 50%. Z taką kasą zrobisz, co będziesz chciał. I będę spalony. Dex nie wybaczy takiego przekrętu. Dex nie jest jedynym fikserem w Night City. Za to moja propozycja jest jednorazowa. Przemyślę to. Mhm. W razie czego dzwoń. Prześlę ci swój numer. Okej. Powodzenia. Zmykaj.
Muszę jeszcze pogadać z Judy. Pan V, masz dla mnie wieści. Tak, oczywiście, kochany. Warto było przejrzeć to nagranie z kompeki. Możesz na mnie liczyć. Deepak już do mnie dzwoniła. Analizuje materiał. A co z Flatheadem? Jeszcze nic. Zaraz się tym zajmę. Deepak mówi, że bez tego robota nie ma szans na dotarcie do chipu. Więc do dzieła, panie V. Siedzimy wczoraj przy barze. Delikatną masz tę buźkę. Mam na bramę. Nie, nie. Chodzi mi o to, że pracuję na 8:00. Wchodzisz, nie wchodzisz?